przede wszystkim należy powiedzieć, że rzeczywiście mamy w tej chwili pewien dołek, czyli sądzę, że w stosunku do 2017 roku będziemy mieli taki wskaźnik typu litera U albo V, czyli czwarty kwartał 2016 roku, ryzyko odczytu niższego od wielu prognoz ekonomicznych, rynkowych, będzie niższe. Prawdopodobnie jednak będzie to najniższy odczyt z czwartego kwartału i później od stycznia stopniowo będziemy się posuwać w górę. Z jaką prędkością? Czy to będzie właśnie U czy F, jeszcze nie wiadomo. Z pewnością przyczyni się do tego zwiększona konsumpcja w związku z ciągłym efektem programu 500+. Na pewno wiosna przyczyni się też do rozruszania pobudzenia inwestycji i absorpcji środków z funduszy europejskich. Eksport sądzę, że również przyspieszy, ale ciągle możemy się zastanawiać nad tym, czy prognoza budżetowa, dość śmiała, odważna, optymistyczna, będzie realizowana. Sądzę, że wskaźnik wzrostu gospodarczego na 2017 rok będzie jednak nieco niższy, czyli wzrost PKB nie będzie rzędu 3,5%. Na pewno przyczyni się do tego też wzrost inflacji, która już w tej chwili z poziomu 28-miesięcznej deflacji zaczyna realizować poziomy plusowe, czyli inflacji. Oczywiście będzie zależało to wszystko od tego, co się dzieje na świecie, a więc niepokoje o różnym charakterze globalnym, rynki surowcowe, jak będą wyglądały, jak będzie wyglądało to przełożenie na paliwa. I ceny żywności w przyszłym roku, ale sądzę, że inflacja zdecydowanie odbije i będzie to już widać w tej, można powiedzieć, drugim, trzecim kwartale wyraźnie roku 2017.